Łukasz nie mógł skręcić, to sobie przeciągamy na czeka. Cyk, cyk, cyk. Styknie! Takie to numery teraz się odbywają. Jakby ktoś miał z kierowców problemy z zawróceniem czas w tym miejscu, polecam się na przyszłość. Pomagam zawracać. Nawozy mamy zdjęte, zobaczcie. Otrzymaj się, hej, hej. Cześć i czołem, siemanko, witajcie. Z tej strony Krzychu, mamy 2 lutego roku pańskiego 2021. A dzisiaj taka krótka relacja, krótki film z nawozów, które przyjechały od Patryka. Jak wiecie, wtedy żeśmy uzgadniali na poprzednim filmiku. Łukasz, pokaż piąteczkę. Cześć. Łukasz przywiózł nawozy, właśnie rozplandekowywuje firankę. A my zaraz będziemy, słuchajcie, zdejmować. Ja czapki schowam sobie do kieszeni, żebym kamerę mógł założyć na głowę. Same pozytywy, słuchajcie. Mróz na razie nie atakuje dzisiaj. Można sobie bez czapki chodzić. Możecie sobie, kurna, wbić do sklepu o 10.15 i kupić bułkę i mleko. No tak. Takie numery. No tak. Oczywiście nie było to możliwe, jeżeli nie mieliście 65 lat, a teraz proszę. Wszystko dzieje się na plus. Nawet temperatura na plus. Robert tutaj zaraz zapnie mi obciążnik. Tak wyszło, że w tym roku kubu nie zagarażowałem. Pierwszy raz w życiu. No ale tak wyszło, że musi tę zimę spędzić na dworze. Łukasz już rozsunął firanę. Oczywiście to jeszcze nie wszystek nawóz, bo jeszcze muszę od Patryka zakupić mocznik. A jakoś się zamotałem i nie powiedziałem. A tutaj mamy długa. Ile ma? 13,6? Tak. 13,6, długość naczepy. Trochę się tego zmieściło. Tak, widzicie, Polidab, Kornkali i Saletra z Jary. W tym roku inna koncepcja nawozu. Słuchajcie, Pershinga. Musimy zaciąć obciążnik. Chcesz to robić delikatnie? Od palety do palety? No, takie mogą być, no. Dobra. Zapinamy sobie obciążniczek. Będziemy się starać po 2 woreczki. Nagrałem na agrokalendarz. Możecie wejść sobie obejrzeć film o tematyce BHP u Piotra, którego dobrze znacie. Piotr, konstruktor, opowiedział tam dokładnie, jak stracił rękę. Piotr zbiera pieniążki, słuchajcie, na protezę. Tam też jest wszystko, może podamy pod tym filmem w opisie, jeżeli oczywiście 1% z podatku, jeżeli ktoś ogląda i ktoś może, to bardzo dziękuję za wsparcie Piotrka, że przekażę mu 1%. Wszystkie dane będą podane. Taka proteza, słuchajcie, kosztuje 250 tysięcy złotych. Sam jestem w szoku, myślałem, że to jest 50 tysięcy. Opinamy. A to 250 tysięcy złotych. Takie coś. Jest to dużo pieniędzy, Piotrek ma 800 zł renty. No to raczej z tego nie uzbiera. Pracuje też dodatkowo, pomimo swojego kalectwa, jak wiecie. Oprócz pracy, jeszcze w domu robi maszyny, także chłopak, któremu warto pomóc. Można, ten 1% was nic nie kosztuje, a możecie przekazać go po prostu Piotrkowi. I słuchajcie, można także, jeżeli ktoś z was ma życzenie, a nie rozlicza się item, możecie wysłać SMS-a, który kosztuje 5 zł netto, też pomóc Piotrkowi. Jeżeli wiecie, że dobro wraca, także podwójnie, przynajmniej mam taką nadzieję. A Piotrek jest bardzo skromnym człowiekiem, bardzo, że tak powiem, nie, małomównym. I też na pewno bardzo się ucieszę, jeżeli jakieś pieniążki uda się
na ten szczytny cel zebrać. Poprosiłem chłopaków, będziemy się starali ustawiać się tak, żeby jednego nawozu, jednego typu nawozu nie zastawić sobie. Wprawdzie on jest to potas, będzie siany jak najwcześniej po to kukurydzę. Jeżeli praca dojdzie do skutku, bo planowana jest, to zobaczycie, jak to wygląda w tym roku przy zmianie nawożenia. Zobaczymy, jaki będzie rok, każdy jest inny. Czy jak to wysoko, żeby Patrykowi ciężarówki nie uszkodzić. Później muszę wziąć się za naprawę licznika przy zbiorniku na paliwo. Mniej więcej wiem, jak trzeba to zrobić. Baterie, słuchajcie, się skończyły i musimy je wyciągnąć. Są tam jakieś nietypowe, z tego co wiem, chyba jakieś LR1, czyli takie krótsze jakby paluszki. Postawimy tam sobie od razu może, co? Zobaczymy, czy tam to wyjdzie. Delikatnie. Może tak być? Nie, zostawimy je później, bo boję się, że nawóz gdzieś tam się później, słuchajcie, przemieści i worek musi stać bardziej do środka, z tego względu, żeby nie spadł na bok. No to różne są rzeczy, tak? I tam w galerii tłum, tam się nie zarazisz. Absolutnie w ogóle. Ale jak jesteś sam w hotelu pokojowym, gdzieś powiedzmy, siedzisz, albo w restauracji gdzieś tam, jeden od drugiego daleko, o, to wtedy wirus jest tak aktywny, zaraża straszliwie. Galerie, jak wiecie, w większości, duże też nie są polskie. Sami musimy to ocenić. Także jak najbardziej popieram tutaj wszystkich, którzy sobie otwierają, jakby na własną rękę, bo nie mają z czego żyć. Co my możemy na to poradzić? No nie dawać się po prostu. Nie dawać się dziadom, bo to już inaczej nazwać tego nie można. Teraz mówię muzyce, słuchajcie, na wierzchu. Cena paliwka idzie w górę. Zobaczcie, jak to wszystko jest nienaturalnie zrobione. W pierwszym okresie pandemii paliwo, pamiętacie, że zeszło nawet chwilami koło poniżej 3 zł. Gdzieś tam było. A teraz niby ta pandemia jest nadal i paliwko idzie w górę, już chyba koło 4,50. I się nikt nie przejmuje, nikt nie robi z tego problemu. Kurczę, przy siewce muszę, zostawmy tę politykę może, muszę naprawić, kupić części, bo tam takie sprzęgło gumowe na wałku, co jest do tarcz rozsiewających, mi się popsuło, flansza i to gumowe sprzęgło. Ziem się zbliża coraz bliżej, więc koszyk pochylimy, ale to nie przeszkadza, słuchajcie. Zobaczcie, mamy wszystko już przykryte folią, żeby też śnieg na to nie padał. Ostatnia jest saletra. Został tylko mocznik, słuchajcie, jeszcze do przywiezienia, do zakupienia. I byśmy mieli na tyle. Cyk, zapalimy sobie światełko, żeby w miarę było widno. O, ciach. Mamy, prasa, widzicie, sobie stoi.
muszę zrobić, tak jak wam mówiłem, dwie rzeczy przy siewce. No to nie będzie pewnie tego widać. Ta guma, ten wałek, o ile tam widzicie, o, jest właśnie popsuta. To. I to będzie trzeba wymienić. I korek się popsuł. Ponieważ wapno było siane, gdzieś się zawieszało strasznie. I ojciec jakąś uderzył prętem czy gałęzią i to uszkodził. Dobra, mamy, słuchajcie, do wyboru przywkręt taki. Zobaczymy, który tam dojdziemy. Na czym rzecz polega? Słuchajcie. Nie działa, jak widzicie. Znaczy nie działa, bo nie jest podłączone. Ale nawet gdybyśmy podłączyli, słuchajcie, o, ciach. Włączamy pompę. I widzicie, nie świeci. I tutaj coś tam na YouTubie podejrzałem. Mamy tutaj takie na rogach, zobaczcie, cztery śrubki. Przepływomierz, bo to jest w zasadzie przepływomierz, kosztuje około 800 tej firmy. Swiss AG, czyli jakiś szwajcarski. Zegarki to już są dobre. Czyli no chyba się wykręciło, albo jeszcze nie. Najgorzej, jak jest czegoś nie widać. Musimy to ostrożnie otworzyć, ponieważ tu jest kabelek, o, jak widzicie. I kabelek jest załączony tutaj takim pinem, którego mogliśmy sobie wreszcie go wyciągnąć. Tu są ukryte baterie. Ja te baterie sobie wyjmę na wzór i słuchajcie, sobie zakupię podług nich w sklepie i założymy, powinno być ok. Dało nam się drugą wyjąć. Słuchajcie, ja sobie to może delikatnie złożę. U! Rozłączymy prąd, zabierzemy rękawice i klucze odniesiemy na swoje miejsce. Także pozostaje nam, zobaczcie, kupić tylko takie oto baterie i wszystko będzie chodziło, zmontujemy to z powrotem. Dobra, gasimy światełko, zamykamy garaż, żeby ten vlog nie był za długi. Ja już będę kończył, a wytrzymajcie się. Do zobaczenia.